Ja jestem przestrzenią przywrócenia w sobie pamięci prawdziwej istoty, którą ja sam jestem. Kocham dar swego serca, w którym budzę się cały, w którym to sercu rozświetlam wszystkie skorupy, wszystkie energie, które to serce mi zamykało. Dlatego znikają te projekcje. Dlatego podążam dalej, wznoszę się ponad przestrzeń świata śmierci, którego doświadczałem, świata iluzji, w którym to uczyłem się prawdy, czym miłość nie jest. Teraz postrzegam ten świat z innej perspektywy, z perspektywy istoty miłości. Wznoszę się wysoko ponad tą przestrzeń i widzę siebie w wielości doświadczeń, w których jestem, w których doświadczam i uwalniam siebie z tych doświadczeń. Rozstaję się z energiami, które tam mnie zajęły, którym się oddałem, bo uwierzyłem, że to ja jestem tymi światami. Teraz głęboko docieram do światła i tym światłem rozpuszczam projekcje, w których to ja sam stworzyłem te lekcje. Dlatego wydostaję się z tego świata, dlatego się budzę, dlatego rzędną energię spowijające moje serce wielością błon, folii, którym były projekcje pokazujące mi nierzeczywisty świat, w którym się pojawiłem. Docieram do tego, docieram do światła i docieram do momentu wejścia w rzeczywistość hybrydy ciała istoty, które przyjęłam. I tu docieram do kodów startowych, do dosłownego resetu mojej świadomości. Tu powracam do supercentrum programu. Głęboko łączę się z kosmicznymi światami, które widzę w swoim sercu, w statkach kosmicznych, kryjących się w międzyprzestrzeniach, sprawujących władzę, pieczę nad moim światem, nad światem dziecka Ziemi, którym oddałem się tym światom. I tak resetuję pamięć tych doświadczeń, bo miłość w moim sercu powoduje, że te światy przestają mieć władzę nade mną, bo to ja im się oddałem, bo to ja teraz przyjmuję prawdę, że te światy stają się miłością w moim sercu, bo kocham wszystkie te doświadczenia, dlatego głęboko je rozpuszczam. Dlatego kończę porywania siebie na kosmiczne statki, gdzie w laboratoriach drenowano moje ciało, wykorzystywano moją kobiecość, pobierano embriony, wykorzystywano do doświadczeń poniżających jednak godność istoty, którą jestem, zaprzeczających prawdzie wyboru wolnej woli, bo te światy przyjmowały cyrografy, w których to my klękaliśmy przed nieznanymi sobie energiami i powierzaliśmy się tym światom. Dlatego teraz się wydostaję, bo kocham siebie, bo kocham świat horroru, w którym się pojawiłem, bo dostrzegam prawdę, bo przyjmuję pełną świadomość siebie, istoty miłości. I tu zmienia się moje oblicze, tu zmienia się moje własne widzenie, bo tu obdarzam siebie potężną miłością, w którą
reaktywuję swoją stwórczą moc, którą przekazywałem tym światom, powierzając się, że to te światy tworzą świat dla mnie. Naprawdę oddawałem swoje żywotne energie. Teraz je przywracam. Dlatego zmieniam przepływy, w których to reaktywuję siebie, w których to z połączenia mocy miłości ze świadomością istoty natury, ze świadomością tej przestrzeni otwieram się na moc mego ducha, na moc jedności istoty praświatła, którą jestem. Kocham nieprzypadkowość mego pojawienia się i miejsce metamorfozy, w którym przeobrażam ten świat, bo czuję prawdę, że przez moc tego połączenia jedności miłości serc istot boskich zmienia się ta rzeczywistość, że to ja jestem tak potężny, bo jestem mocą miłości. Dlatego przestają mieć nade mną władzę kosmiczne światy, demony czarnej rzeczywistości, które jawiły się różnorodnymi istotami i mówiły mi o mojej ułomności. Naprawdę manipulowały moim światem. Teraz to ja zmieniam wszystko, bo budzę się w sercu, bo budzę miłość, bo kocham głęboko siebie. Dlatego to wszystko zmieniam. Kocham Cię.